Inwentaryzacją zostanie objętych około 12 tysięcy budynków ogrzewanych indywidualnie. Ankieterzy przeprowadzą wywiady głównie drogą telefoniczną, będą zbierać informacje o samym budynku oraz w jaki sposób jest on ogrzewany. Inwentaryzować będziemy indywidualne źródła ogrzewania, więc są to domy jednorodzinne czy domy wielorodzinne, ale takie, które nie tworzą wspólnot mieszkaniowych, nie są członkami spółdzielni czy nie mieszkają w zasobach komunalnych różnych podmiotów. Ankieterzy będą chcieli uzyskać informacje odnośnie stosowanej metody ogrzewania domu, budynku czy stosowanego paliwa, mocy tych urządzeń, więc są to dość szczegółowe informacje techniczne dotyczące ogrzewania i używanego paliwa do ogrzewania budynków i domów. Podstawowym celem inwentaryzacji jest zlokalizowanie wszystkich źródeł niskiej emisji, czyli lokalnych kotłowni węglowych i pieców grzewczych. Inwentaryzacja jest niezbędna, by móc planować dalsze działania na rzecz poprawy jakości powietrza i ubiegać się o fundusze przeznaczone na wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. Na przeprowadzenie inwentaryzacji miasto otrzymało z budżetu województwa mazowieckiego prawie 200 tysięcy złotych.